Kolumny o mocy 8200 W, 55-calowe telewizory OLED czy wysublimowane systemy audio to tylko nieliczne atrakcje odbywających się właśnie największych w Polsce targów w branży audiowizualnej – Audio Video Show. Wśród najbardziej pożądanych eksponatów jubileuszowej 20. edycji targów znalazły się najdroższe słuchawki świata marki Sennheiser, za które trzeba zapłacić ćwierć miliona złotych. Jako użytkownik mogę powiedzieć, że cena jest dla mnie wyznacznikiem jakości, a to są rzeczywiście słuchawki absolutnie genialne. Tu nie chodzi o cenę, tu chodzi o coś zupełnie innego. To jest bardziej taka wisienka na torcie firmy, która robi fantastyczne urządzenia profesjonalne, że stać ich na zrobienie czegoś takiego, czegoś co no, wbija w ziemię, krótko mówiąc. Myślę, że Orfeusz to jest taki produkt pokazujący miłość do muzyki przede wszystkim. Pierwszy model słuchawek Orfeusz Sennheiser wyprodukował w 1991 roku i stały się one wielkim przebojem. Wyprodukowano zaledwie 300 egzemplarzy tych słuchawek i do dzisiaj są poszukiwane przez sympatyków brzmienia ze względu na ich niepowtarzalną jakość. To, co stało jakby za potrzebą stworzenia takiego modelu słuchawek jak nowy HE1, która jest nazwą nowego wcielenia słuchawek Orfeusz, to jest właśnie technologia XXI wieku, a więc możliwość odtwarzania strumieniowego, cyfrowego audio przy jednoczesnym zachowaniu takiej najwyższej jakości analogowego toru audio od strony samego wzmacniacza słuchawkowego i samych słuchawek elektrostatycznych. Słuchawek elektrostatycznych na świecie produkuje się bardzo niewiele, są to zawsze dosyć kosztowne rozwiązania i z reguły to są rozwiązania, które bazują na konstrukcji takiej dualnej, czyli to są słuchawki i dedykowany wzmacniacz. Nie inaczej jest w przypadku Orfeusza. Wszystkie słuchawki są składane ręcznie w fabryce w Niemczech. Mamy maksymalne możliwości produkcyjne na poziomie około 100 sztuk rocznie, co może dać jakąś skalę porównawczą, o jakich ilościach, o jakim nakładzie pracy możemy mówić w przypadku tego modelu. Orfeusz jest absolutnie produktem analogowym. Chodzi mi o analog w sensie zupełnie innego brzmienia, zupełnie innego podejścia do muzyki, do słuchania. Technologia wysoce analogowa, podobnie jak te tlenki rtęci na taśmie celuloidowej, dalej ma magię. I to nie sentymentalną, tylko po prostu zawartą gdzieś tam w tych rzeczach, których żaden miernik nie potrafi zmierzyć. Jak powiedział ktoś bardzo pięknie, to są takie słuchawki, które komponują się ze wspaniałą muzyką i winem.